Hej, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, a w tym odcinku dowiesz się, jak radzić sobie z trudnymi i toksycznymi ludźmi. Każdy ma do czynienia z takimi ludźmi. W domu, pracy, w szkole, generalnie w swoim środowisku. Znajomi, fałszywi przyjaciele, rodzina, pracownicy, współpracownicy, przełożeni. W tym odcinku po prostu dowiesz się, jak odciąć się od tego tałataństwa. Zapraszam! Osoba toksyczna to osoba o bardzo niskim poczuciu własnej wartości. Być może została w przeszłości bardzo ciężko zraniona i w tej chwili robi wszystko, aby nie wydostawać się z tego emocjonalnego dołka. Należy zrozumieć, że to też człowiek, któremu najwyraźniej bardzo ciężko jest siebie zaakceptować. Aby zrekompensować sobie przeszłość, żyje w ciągłym przekonaniu, że musi ciągle udowadniać swoje poczucie własnej wartości. Aby to osiągnąć, tworzy najczęściej swój fałszywy wizerunek oparty na świecie zewnętrznym. Wygląd, ubiór, status materialny, fałszywa arogancja. No, ja to wszystko wiem, nie? Ja to wszystko wiem. Ja ci to udowodnię, że ja to normalnie wiem. Osoba ta nadmiernie krytykuje i osądza wszystko i wszystkich dookoła. Uważa się za doskonałe bóstwo. Najlepiej czuje się wśród osób, które uważa za słabe, aby zrekompensować sobie swoje uczucie niższości. Rzadko bierze odpowiedzialność za swoje uczucia, myśli czy emocje. Często rani innych, patrząc przez pryzmat swojego wielkiego ja. Widzi drzazgę w oczach innych, ale belki w swoim oku nie dostrzega. Ale popłynąłem się, że ja własną religię założę. Osoba taka nadużywa mechanizmów obronnych ego. Sarkazm, satyra, ironia, humor, zaprzeczenie, racjonalizacja. Te narzędzia są w ciągłym używaniu i w arsenale takiego typu właśnie osoby, czyli wampira energetycznego. Nie szanuje prywatności i zdania innych, ma w dupie ich przekonania i wartości. Często manipuluje ludźmi wokół siebie i zachowuje się bardzo agresywnie. Ale jak radzić sobie z takimi ludźmi? Odpowiedź jest bardzo prosta. Odciąć się od nich. Po prostu ograniczyć z nimi kontakt. Musisz zdać sobie sprawę, że twoja podświadomość jest jak gąbka. Płynie wszystkie informacje i bodźce z zewnątrz, bez jakichkolwiek ograniczeń. Tak naprawdę jesteś średnią najbliższych 5 ci osób. Podświadomie kupujesz ich zachowania, wartości, a nawet nawyki. Zrób listę 5 osób, z którymi najczęściej się spotykasz i uświadom sobie, które zachowania kopiujesz prosto od nich. Dzięki temu zobaczysz, jak duży wpływ mają te osoby na ciebie. Kolejnym elementem, kolejną bronią, jaką dysponujesz i co tak naprawdę możesz zrobić z takimi ludźmi, jest asertywność. Po prostu powiedz drugiej osobie, co ci przeszkadza, jakie wartości i przekonania podważa ona w tobie. Zrób to stanowczo. Pokaż drugiej osobie granicę, której nie powinna przekraczać. Trzecim narzędziem, jakim dysponujesz, jest technika lustra. Jest to narzędzie czysto coachingowe. Kiedy coś cię denerwuje w drugim człowieku, czegoś nie akceptujesz, coś cię wkurza, zastanów się, kiedy ty zachowujesz się w taki sam sposób. Wykorzystaj bliskie ci osoby do lepszego poznania samego siebie. I zastanów się, gdzie w swoim życiu zachowujesz się w taki sam sposób. I postanów, że to naprawisz. Mam nadzieję, że po tym odcinku nie uznasz mnie za toksycznego i usuniesz subskrypcję z mojego kanału, ale w sumie na dole jest przycisk subskrybuj. Ja mam na imię Damian dla projektu Find Yourself. Dzięki Tobie bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz na dole pozytywny komentarz, napisz co Ci się podobało, co Ci się nie podobało, napisz o czym chciałbyś zobaczyć kolejny odcinek. Tak, super, znowu się zacięłem. Dobra, trzymaj się, do zobaczenia, yo, pozdrawiam Cię, miłego dzionka, piątka. Odciąć się. Chłonie informacje i bodźcie z zewnątrz. Chłonie.